Witam wszystkich w drugiej części filmu opisowego budowę przedwzmacniacza na lampach i pasywnym filtrze RIA. W tym odcinku omówię budowę zasilacza oraz sposób obliczenia filtru RIAA, pasywnego filtru. Prawne oko pewnie zauważyło, że singla odtwarzałem na prędkości dla long playa, no ale zrobiłem to celowo. Chodziło mi o pokazanie, że preamp działa, a jak działa, to można przekonać się osłuchując pliki muzyczne umieszczone na wirtualnym dysku, do którego link zamieszczam pod filmem. Żeby odtwarzać płyty za pomocą takich wkładek, potrzebna jest niezbędna korekcja sygnału, która wygląda tak. I w moim układzie ta korekcja została zrobiona za pomocą pasywnego filtru. O tym, jak taki filtr obliczyć, jak zasilić mój przedwzmacniacz lampowy, opowiem tym razem. Każdy układ elektryczny musi mieć zasilanie. Omówiony przeze mnie w poprzednim odcinku lampowy przedwzmacniacz korekcyjny zbudowałem w oparciu o części dostępne w moim podręcznym magazynku. Stąd niejako znalezione tam części, czyli lampy czy też transformator sieciowy, definiowały parametry elektryczne zbudowanego przeze mnie prototypu. Oczywiście nikt nie musi się trzymać sztywno podanych przeze mnie wartości zasilania czy też wartości prądów lamp. Może zbudować układ w oparciu o własne obliczenia lub też dostosować go do posiadanych przez siebie podzespołów. Omówię zbudowanie zasilacza z użyciem dławika, choć można to zrobić używając stabilizacji napięcia anodowego za pomocą tranzystorów, jak na przykład w kicie AVT5392 wzmacniacz mocy 2×5W z legendarnymi lampami Chestab. Ja posiadałem dławik od rosyjskiego Elektrona 707 i postanowiłem go użyć. Oczywiście dążymy do tego, żeby zasilacz dla czułego układu audio, jakim jest przedwzmacniacz gramofonowy, zachowywał się jak akumulator. W moim przypadku transformator miałem z uzwojeniem 140 V i 15 V. To uzwojenia wtórne. Nadawał się on do zasilania lamp ECC83, bo lampę ECC83 można żarzyć napięciem stałym 12 V. Lampa ta na nóżkach 1, 2, 3, 4, na tych dwóch, 4 i 5, może być zasilana napięciem 12 V, ponieważ włókna żarzenia wtedy mamy połączone szeregowo. Jednak zmostkowanie tych dwóch pinów i podanie napięcia pomiędzy ten 9 oraz 4 i 5 połączone razem napięcia 6,3 V również spełnia swoją funkcję. Napięcie 140 V po wyprostowaniu w mostku Greca dawało mi w tym punkcie, powinno dawać w tym punkcie napięcie w okolicach 200 V, no 198 V. 140 razy pierwiastek z dwóch. Do budowy swojego przedwzmacniacza wykorzystałem obudowę po starym magnetofonie Sony TCK390 wraz z jego włącznikiem sieciowym i gniazdami
I tutaj po analizie schematu magnetofonu można się przekonać, że włącznik sieciowy w rzeczywistości nie operuje napięciem wyższym jak 60 V, w związku z czym tutaj nie mogłem go użyć. W magazynku znalazłem transformator 230 V na 11, który wykorzystałem do układu rozruchowego. I ten układ pokrótce pokażę i omówię. No jest to zaczerpnięte ze sposobu zasilania amplitunerów z funkcją standby. Oczywiście tutaj nie mam zdalnego sterowania, bo jest to absurdem, żeby w gramofonie używać zdalnego sterowania, zwłaszcza w gramofonie manualnym. Ale układ ten pozwolił mi na zastosowanie wyłącznika z magnetofonu, który obsługuje nie wyższe napięcia jak 60 V. Układ jest bardzo prosty. Włącznik magnetofonu zwiera nam wtórne napięcie do mostka Greca. On prostuje nam pełnookresowo napięcie i podaje na stabilizator napięcia 12 V. Drugi z przekaźników jest włączany tranzystorem, którego baza jest włączona przez kondensator elektrolityczny 1000 mikro. I wraz z tym rezystorem, który bocznikuje nam kondensator do masy, tworzy on pewne opóźnienie, którego stałą można obliczyć 150 kilo razy 1000 mikrofaradów. Po pewnym okresie następuje zwarcie styków drugiego przekaźnika i ten styk załączono napięcie anodowe, a ten diodę sygnalizacyjną pojawienia się napięcia i gotowości do pracy. W przekaźnikach, których użyłem, izolacja pomiędzy stykami jest 1,5 kV, w związku z czym bez obaw mogłem użyć tak różnych napięć na ich stykach. Do cewek przekaźników włączone są diody, które ograniczają nam przepięcia powstałe na cewce przekaźników, tym samym możliwość uszkodzenia całego układu. Konstruując swój zasilacz, skorzystałem z porad niemieckiego magazynu Mega, który opisywał budowę innego układu lampowego wysokiej czułości, ale porady tam zawarte okazały się praktyczne i zastosowałem je przy budowie swojego własnego przedwzmacniacza. Po stronie pierwotnej transformatora sieciowego można umieścić warystor, który zabezpieczy nam transformator przed skokami sieci zasilającej. Równolegle do niego można włączyć kondensator, który wraz z filtrem umieszczonym we wtyczce w gnieździe sieciowym IEC zapobiegnie nam przedostawaniu się zakłóceń sieci na stronę wtórną transformatora. Po stronie wtórnej napięcie 200 V uzyskiwane na pierwszym kondensatorze, czyli za mostkiem Greca, jest prostowane pełnookresowo z napięcia przemiennego 140 V. Cztery kondensatory, których wartość może być od 10 do 100 nanofaradów, służą do tłumienia zakłóceń. One są połączone równolegle do diod prostownika. Wartość napięcia przebicia dielektryka musi być wyższa od napięcia zasilania. W moim przypadku użyłem diod 100 nano na 275 V. Za mostkiem wstawiony jest kondensator elektrolityczny o małej pojemności. On może być od 22 mikro do 47 mikro. Wraz z dławikiem i kondensatorem na wyjściu, tym tutaj, tworzy on filtr typu Pi. Jest to filtr typu LC, a jego częstotliwość graniczną, bo to jest filtr dolnoprzepustowy, jego częstotliwość graniczną można obliczyć ze wzoru 1 przez 2 razy Pi pierwiastek z 2 LC. No i w moim przypadku, gdy tutaj wartość kondensatora jest 47 mikro oraz tutaj 47 mikro, a wartość dławika 10 henrów, wartość graniczna filtru dolnoprzepustowego wynosi około 5 Hz. Zwiększanie wartości tych kondensatorów, przesadne zwiększanie, nie ma celu, ponieważ filtr o wartości częstotliwości granicznej 5 Hz jest filtrem skutecznym. Ponadto zwiększenie zbytnie wartości pierwszego kondensatora
może spowodować powstanie napięć zakłócających dla modułu przedwzmacniacza. Jeżeli ktoś ma ochotę, może się pobawić w doświadczenia i obserwować na ekranie oscyloskopu, jak zmieniają się przebiegi prądu wyjściowego po zmianie wartości kondensatora C5. Krytyczną wartością definiującą nam te kondensatory to wartość napięcia przebicia dielektryka. Dławik w momencie rozruchu oddaje swoją energię, tutaj napięcie indukowane w jego uzwojeniu jest dosyć wysokie, w związku z czym trzeba dobrać tak napięcie kondensatorów, żeby ten dielektryk nie został przebity. Jak mam 200 V, ja pomnożyłem to razy 2 i zastosowałem kondensatory na 450 V. Jeszcze tylko słowo o rezystorze R2 470 kg. Służy on do rozładowania napięć na kondensatorach w przypadku przepalenia się bezpiecznika 100 mA. Jest to konieczne z tego względu, żeby zasilacz nie pozostawał pod napięciem w przypadku awarii przedwzmacniacza lampowego. Mój dławik jest to dławik z radzieckiego telewizora Elektron 707D, zdaje się, chyba tak. I ma on zmierzoną wartość 10 henrów przy prądzie 100 mA. Można oczywiście nabyć inny dławik, są na przykład dostępne lampy elektronowe.pl. Tam na przykład można wybrać dławik 157M Hammonda i z takim dławikiem stworzyć zasilacz dla przedwzmacniacza gramofonowego. Tutaj jest jeszcze jeden układ związany z rezystorem z wartości 100 ohmów i kondensatorem 220 nano, który łączy nam masę elektryczną, potencjał zero zasilacza z masą obudowy i przewodem ochronnym PE. Po co to jest? Już wyjaśniam. Wartość rezystora jest na tyle mała, że obudowa jest połączona galwanicznie z zasilaczem, z masą zasilacza i z przewodem ochronnym. Natomiast jest na tyle duża, że przerywa nam pętlę masy w przypadku, gdyby inne urządzenie, na przykład wzmacniacz, był połączony z siecią za pomocą wtyczki trójbolcowej, a kondensator 220 nano zwiera nam przebiegi zmienne do masy. Gdyby na obudowie pojawiło się wysokie napięcie, w ten czas wartość tego opornika jest na tyle mała, że spowoduje zadziałanie bezpiecznika 100 mA. I urządzenie będzie bezpieczne dla użytkownika. Jeszcze o napięciu zasilania dla żarzenia lamp. Ja miałem transformator, który miał na wtórnym 15 V, w związku z czym po wyprostowaniu i użyciu układu stabilizacji uzyskałem napięcie 12,6 V. Można użyć stabilizatora 7812, ale żeby zwiększyć jego napięcie, trzeba włączyć w jego nóżkę masową, nóżkę numer 2, diodę półprzewodnikową, która nam podniesie o 0,6 V napięcie stabilizowane przez ten układ scalony. Trzeba pamiętać także o prądzie przepływającym przez ten stabilizator. Jest to prąd żarzenia 4 włókien i ten stabilizator powinien być podłączony do dość dużej powierzchni chłodzącej, do jakiegoś radiatora albo do metalowej obudowy. Podczas nagrywania próbek audio, jeszcze przed opuszczeniem ramienia i igły na powierzchnię płyty, zarejestrowałem fragment nagrania, z którego potem mogłem odczytać wartość szumów oraz zakłóceń powstających w tym zasilaczu, w tym układzie, w tym przedwzmacniaczu. Poziom nagrywania dochodził do minus 1 dB, w związku z czym trzeba wziąć tą poprawkę przy rozpatrywaniu zakłóceń. A tutaj jest analiza widma przedwzmacniacza pracującego bez sygnału na wejściu. Jak widać, szumy są dość niskie. To jest poziom minus 89 dB.
zakłócenie z zasilacza 50 Hz jest na poziomie minus 71 dB. Ja może ten wydruk troszeczkę podniosę. Tutaj jest skala i widać, że 50 Hz jest właśnie na poziomie minus 71 dB. Druga harmoniczna, czyli 100 Hz, częstotliwość powstająca na skutek ładowania kondensatorów, jest na poziomie minus 75 dB. A trzecia harmoniczna, 150 Hz, to jest poziom minus 85 dB. Ja uważam ten wynik za rewelacyjny. A jak połączyć oba układy? Układ z opóźnieniem startu napięcia anodowego i układ zasilacza. To wyjście podłączamy bezpośrednio pod transformator zasilacza układu lampowego, czyli przekaźnik, który startuje nam bezpośrednio po załączeniu napięcia zasilania. Natomiast to wyjście podłączamy pod ten punkt, a to wyjście podłączamy pod punkt z układu zasilania, punkt na płytce drukowanej, tuż przy lampach. No dobrze, ale co powoduje, że taka wkładka, to jest to wkładka typu MM polskiej produkcji, jest to MF100, poprawnie zagra nam przy współpracy ze wzmacniaczem. Dlaczego dźwięk jest poprawny? Jego równowaga tonalna i charakterystyka częstotliwościowa jest podobna do tej z płyty CD. Ano, odpowiedni filtr. Tutaj mamy schemat typowego filtru RIA, pasywnego filtru, który można stosować w układach z lampami lub tranzystorami. Jak mówiłem w poprzednim filmie, ja stosowałem w swoim prototypie trzy różne typy filtrów RIA. Pierwszym z nich był filtr skonstruowany przez inżynierów Foniki. Drugi filtr nie jest mojego autorstwa. Ja go wykorzystywałem przy budowie przedwzmacniacza z użyciem tranzystorów JFET. No i trzeci filtr, no to jest typowy filtr podobny do tego schematu, który pokazałem przed chwilą. No i przy obliczeniach zajmiemy się trzecim filtrem. I teraz omówię sposób policzenia wartości elementów w takim filtrze. W czasopiśmie Radioelektronik z 1991 roku, numer 10, przedstawiono gramofonowy przedwzmacniacz korekcyjny. Jest to projekt Pawła Dudka. Ja też zbudowałem ten układ. Tutaj korekcja jest w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. A tutaj podano wartości w decybelach dla każdej częstotliwości. Są to dane charakterystyki korekcyjne RIA. To lustrzane odbicie. Musiałem sobie odbić te wartości tak, żeby pasowały do pasywnego filtru. Przetwornik typu moving magnet należy do grupy przetworników prędkościowych. Jego napięcie jest proporcjonalne od prędkości zapisu. Tutaj mam taki przykład takiego japońskiego przetwornika. Jest to przetwornik firmy Sumiko. Każdy tego typu przetwornik działa na takiej samej zasadzie. Według normy RIAA przyjmuje się charakterystykę częstotliwościową określoną przez stałe czasowe. Stała czasowa T1 to jest 3180 mikrosekund. Stała czasowa T2 to jest 318 mikrosekund. I stała czasowa T3 to jest 75 mikrosekund. Norma RIA IEC wprowadziła jeszcze inną stałą dla korekcji częstotliwości poniżej 30 Hz. Stała ta, my jej nie będziemy używać, zaraz wyjaśnię dlaczego. 7950 mikrosekund. I to jest stała dla częstotliwości poniżej 30 Hz. Dlaczego nie będziemy jej używać? Ponieważ
kondensator sprzęgający. Pierwszą anodę z drugą siatką, jego stała policzona z tym opornikiem, może być tak dobrana, żeby częstotliwości poniżej 30 Hz były ładnie obcinane. Mało jest zespołów głośnikowych, które przenoszą takie częstotliwości, a dobrze by było, żeby membrana głośnika nie pracowała wtedy, gdy tych częstotliwości głośnik przetworzyć efektywnie nie może, a zużywa tylko ją na ciepło. W praktyce charakterystyka częstotliwość amplituda dla odczytu nie jest zwierciadlanym odbiciem charakterystyki częstotliwość amplituda dla zapisu, ponieważ uwzględnia się charakterystykę samej wkładki moving magnet albo moving coil. W rezystancji R1, jeżeli potraktujemy układ jako czwórnik, zawarta jest dodatkowo impedancja wewnętrzna źródła. Impedancja też wejściowa, nie wiem, pierwszego wzmacniacza oporowego, stopnia, pierwszego stopnia wzmacniającego. Taki filtr jest przeznaczony do pracy bez obciążenia, czyli do wyjścia tego układu. Podłączamy bardzo dużą impedancję, na przykład wzmacniacz oporowy na triodzie. Przy znanych stałych czasowych możemy sobie łatwo dobrać wartości elementów RC. Tutaj mamy pokazane zależności, jak obliczyć poszczególne wartości tego czwórnika. Tutaj mam wpisane już niektóre wartości dla mojego trzeciego filtra z poprzedniego filmu. Zajmiemy się teraz liczeniem takiego filtra. Obliczymy najpierw wartości tych dwóch elementów. Jeden z nich przyjmiemy za pewnik. Wybierzemy sobie z typowego szeregu wartość rezystora, na przykład niech będzie to 36 kilo. Stąd wartość tego kondensatora C1 powinna wynosić 0,318 podzielone przez 36 000. No, po obliczeniach z użyciem kalkulatora wychodzi nam 8,83 nanofarada. Oczywiście w typu szeregu nie ma takiej wartości kondensatora, no ale możemy sobie na przykład dobrać 8,2 nanofarada. Dodać 560 pikofaradów. Albo też 6,8 nanofarada i 2 nanofarady. Musimy uzyskać jak najbliższą wartość obliczoną poprzez równoległe połączenie kondensatorów. Obliczymy sobie teraz C2 razy R1. Tą zależność, to jest wartość tego rezystora i tego kondensatora. Znaczy się, wartość tego rezystora dobierzemy sobie z typu szeregu. Mamy tak, C2 razy R1 to się równa 3180, ta była stała czasowa T1, razy 75, stała czasowa T3, przez wartość 318, stała czasowa T2, to oczywiście w mikrosekundach wszystko. Mamy tak, 238, 500 przez 318, a to daje nam 750 mikrosekund. Wybieramy sobie wartość, tak jak mówiłem, R1 240 kiloohmów. Stąd C2 się równa 0,0
to jest mikrosekunda, a to mamy w sekundach, podzielone przez 24,0. tysięcy oczywiście. I daje nam to wartość z kalkulatora 3,125 nanofarada. Oczywiście nie ma tutaj typu szeregu takiego kondensatora. Możemy wybrać sobie z typu szeregu na przykład 3 nanofarady albo 3,3 nanofarada. I tu widzimy, że odchyłki od wartości obliczonych no, zmieniają nam wartość stałych. Na przykład tutaj stała czasowa dla tego kondensatora wyniesie 3330 mikrosekund, a powinna być 3180 mikrosekund. Teraz sprawdzimy sobie tą zależność. Nie będziemy ją liczyć dla wartości idealnych, tylko dla wartości, które są w naszym układzie. Czyli zależność C2R2 się równa 33,3 nanofarada razy 36 kiloohmów, a to się równa 118 mikrosekund, 118,8. Stała to czasowa T1 rzeczywista i T2 rzeczywista, to nam wychodzi taka wartość w mikrosekundach. Ja wiem, że te obliczenia są nudne, no ale trzeba je policzyć. Tutaj już podstawiłem wartości. To jest licznik. To jest mianownik z tych wartości. Po obliczeniach daje nam to 108 mikrosekund, co w przybliżeniu jest równą tej wartości wynikającą z obliczenia samych wartości elementów podstawionych do filtra. Ja wiem, że te obliczenia są nudne dla oglądającego, ale są niezbędne, żeby policzyć filtr pasywny dla tego przedwzmacniacza. Oczywiście każdy może policzyć to samodzielnie dla własnych elementów, wartości tych elementów, a może skorzystać z przykładowych moich wartości. Wnioskiem jest także to, że wartość tych elementów w filtrze może powodować nieco większe przytłumienie sopranów. Znalazło to potwierdzenie w praktyce, dlatego warto byłoby zastanowić się, czy obniżenie tej wartości z 3,3 nanofarada na przykład na 3,1 nanofarada nie przepolepszyłoby odtwarzania wysokich częstotliwości. Oczywiście nie ma w typu szeregu wartości 3,1 nanofarada, ale można taki kondensator złożyć na przykład z 3 nanofaradów i 120 pikofaradów. Jak widać, teoretyczne obliczenia wartości elementów należy skorygować z wartościami dostępnymi w typu szeregach. Dobrze jest wybierać jak najbliższe wartości tych elementów, ponieważ wtedy mamy dosyć dużą dokładność korekcji charakterystyki częstotliwościowej odtwarzania. Tutaj jest przykład innego filtra i dla tego filtra też zrobiłem próbkę audio, którą potem przeanalizowałem w programie Audacity analizatorem widma i ta analiza jest dla przedwzmacniacza tranzystorowego, natomiast ta dla przedwzmacniacza lampowego i tutaj użyto tego samego filtra, którego schemat przed chwilą pokazałem. No jak widać, troszeczkę różnią się te przebiegi. Dlaczego w lampie mamy taki rezonans tutaj, jest to rezonans płyty gramofonowej z rezonansem ramienia, a tutaj tego nie ma, ponieważ przedwzmacniacz
tranzystorowy ma filtr subsonic, stąd widać, że te wartości troszeczkę zostały obcięte. Ale chodzi o analizę kształtu całego przebiegu. Ja nałożyłem sobie w programie graficznym te wartości i one niewiele się różnią, zwłaszcza w zakresie tutaj tym. Największą różnicę mamy na końcówce pasma. Tutaj widać, że układ tranzystorowy ma przetwarzanie, lepsze przetwarzanie wysokiej częstotliwości, natomiast układ lampowy idzie dość mocno w dół. Warto by popracować nad doborem tego filtra dla układu lampowego. No, wiąże się to z różnymi impedancjami wejściowymi i wyjściowymi układu tranzystorowego, a układu lampowego. Gdybym chciał używać przedwzmacniacza gramofonowego lampowego z tym filtrem, z pewnością pomyślałbym nad dopracowaniem impedancji wejściowej i impedancji wyjściowej. No ale ten filtr był tylko zbudowany w celach poznawczych, w związku z czym nie myślałem nad tym, żeby go dopracować. Zainteresowani mogą przeliczyć sobie parametry filtra zbudowanego przez inżynierów foniki. Ja omawiałem ten przedwzmacniacz i wyznaczenie jego punktów pracy w poprzednim filmie. Tutaj jest jego filtr. Dlaczego to brzmi źle? Można się przekonać, podstawiając wartości tych elementów do podanych już wzorów i obliczając, jak duża jest odchyłka od krzywej RIA dla przedwzmacniacza gramofonowego wbudowanego we wzmacniacz Fonica W600. Oczywiście wartości tych elementów wynikające z moich obliczeń nie są sztywne. Oczywiście każdy z Was może sobie wybrać inną wartość tego opornika i do nich obliczyć wartości pojemności. Od tego, jak dokładnie jest odwzorowywana krzywa korekcyjna dla płyt winylowych w naszym przedwzmacniaczu, zależy jakość słuchanej przez nas muzyki. Montaż i uruchomienie. Przed rozpoczęciem budowy urządzenia należałoby podjąć pewne środki ostrożności. Nigdy przy włączonym napięciu zasilania nie należy dotykać punktów z wysokimi napięciami, gdyż porażenie prądem jest groźne dla zdrowia. Podczas pracy z układem należy wyłączać napięcie sieciowe. To najlepiej wyciągnąć wtyczkę z sieci zasilającej. Należy rozładować kondensatory wysokiego napięcia. No tutaj mamy rezystor, który nam to robi automatycznie. W związku z tym należy po prostu poczekać, aż nasz rezystor rozładuje nam napięcie na tych kondensatorach poprzez obserwację wskazań voltomierza. I to są podstawowe rzeczy. A, jeszcze jedna rzecz. Podczas pomiarów napięć należy pracować jedną ręką. To znaczy na przykład, nie wiem, zapiąć sobie w punkcie minusowym krokodylkiem jeden zacisk voltomierza i drugą końcówką dokonywać pomiarów w układzie. Przy projektowaniu płytek drukowanych należy zachować bezpieczną odległość między ścieżkami wysokiego napięcia. No, 5 mm to jest dla napięcia 230 V, 250 V to jest wymagane, żeby nie nastąpiło przeskok iskry pomiędzy ścieżkami drukowanymi. Dławik i transformator powinny być tak ustawione, aby ich strumienie magnetyczne, tutaj strumień magnetyczny jest tak, a w ten sposób tutaj jest w dławiku, żeby ich strumienie magnetyczne były ułożone pod kątem 90 stopni. Dobrze jest izolować transformator od obudowy. Tutaj ja, no przesuniemy troszeczkę, widać. Tutaj ja użyłem papieru olejowego do nawijania transformatorów i podstawa, która tutaj jest wygięta z blachy aluminiowej i na niej zamocowałem transformator sieciowy, jest także odizolowana od obudowy,
za pomocą papieru olejowego, a śruby montażowe są plastikowe. Dławik jest zamocowany w podobny sposób. Wyłącznik sieciowy powinien obsługiwać nam napięcie 230 V i 1 A. No, ja nie miałem takiego wyłącznika, dlatego zmontowałem ten układ z opóźnianiem załączenia napięcia anodowego. Ważne teraz, prowadzenie masy. W urządzeniu są dwie masy. Jest to masa potencjał 0 zasilacza oraz masa, czyli potencjał przewodu ochronnego sieci energetycznej. Jest to przewód PE. I ten przewód, czyli z bolca uziemiającego, jak to mówi się, ale to tak naprawdę nie jest bolec uziemiający, tylko to jest bolec przewodu ochronnego PE. Łączymy przewodem zielono-żółtym albo zielonym z masą obudowy. Tutaj ta masa jest podpięta przez oczko lutownicze oraz podkładkę z ząbkami nacinającymi obudowę dla zapewnienia odpowiedniego kontaktu. Transformator także przez oczko lutownicze na jednej śrubie podłączyłem z przewodem ochronnym PE tutaj, a ten punkt, czyli to jest ten, dokładnie ten punkt przez ten opornik 100 ohmów i 220 nanofaradów połączonych z potencjałem 0 zasilacza, jest wyprowadzony tutaj i jest on także podłączony z przewodem ochronnym. Skrętka z tych czarnych przewodów to jest napięcie 12-15 V na stabilizator napięcia żarzenia i skrętka ta wyprowadzona jest do płytki z przezmacniaczem. Pamiętajcie, że to jest prototyp. Tutaj jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. W tym, nie wiem, skrócenie tych przewodów na przykład. A wracając do napięcia żarzenia. Dobrze jest skręcić przewody i puścić je od strony płytki drukowanej, jeżeli lampy znajdują się od strony druku, do kołków lutowniczych i połączyć przewody z zasilaczem w jednym punkcie. Nie prowadźmy sobie przewodów od jednej lampy do drugiej lampy, ponieważ spadki napięcia na tych przewodach generują nam złe żarzenie oraz przydźwięki w lampach. Prowadźmy je równolegle do zasilacza. Jeden z punktów tutaj należy, czyli od napięcia żarzenia, jeden z punktów tylko jednej lampy należy podłączyć do masy. Potencjał ujemny zasilacza żarzenia należy połączyć z potencjałem ujemnym we wspólnym punkcie mas, żeby zmniejszyć przydźwięk sieciowy. Uruchomienia dokonujemy włączając szeregowo. Na przykład tutaj mamy uzwojenie pierwotne, czyli jeden z przewodów wylotowujemy, łączymy do żarówki z włóknem wolframowym i drugi przewód od żarówki wlutujemy sobie do tej płytki i mamy szeregowo z uzwojeniem pierwotnym podłączoną żaróweczkę. I po włączeniu z wyjętymi lampami, po włączeniu napięcia sieciowego sprawdzamy, jak zachowuje się żarówka. Jeżeli ona tylko zabłyśnie na chwileczkę i potem zgaśnie, mamy układ sprawny. Możemy przystąpić do pomiaru napięć wychodzących z zasilacza, czyli na tych dwóch przewodach. Jeżeli napięcia pokrywają się z założonymi, to w ten czas sprawdzamy napięcia zasilania na poszczególnych nóżkach, z wyjętymi lampami oczywiście, na poszczególnych nóżkach. Robimy to tak, że do zera podpinamy się krokodylkiem i w podstawkę wkładamy drugą końcówkę pomiarową, pracując jedną ręką i sprawdzamy, czy na nóżkach 1 i 6 jest napięcie zasilacza. Potem sprawdzamy jeszcze, czy na nóżkach 2, 3, 7 i 8 nie ma napięcia. Odpinamy sobie krokodylek z punktu 0 i dwoma pinami miernika wkładamy w nóżki numer 4 i 5 i sprawdzamy, czy jest tam napięcie 12 V. 12,6. Bez obciążenia może być troszeczkę więcej. Wyłączamy napięcie. Czekamy, aż nam się rozładują kondensatory zasilacza, czyli te tutaj. Sprawdzamy to napięcie miernikiem, czy już się kondensatory rozładowały.
wkładamy sobie lampy w podstawki i odpalamy ponownie układ. I teraz od strony druku możemy, oczywiście zapinając krokodylek na masę, możemy sprawdzić sobie na pinach, które podstawki lampki, które wystają od strony elementów, jakie mamy wartości napięć. Powinny się one pokrywać z obliczeniami założonymi w poprzednim odcinku. Powiedziałem, jak to obliczyć. Więc powinny się one pokrywać z tymi założeniami. Jeżeli coś nie gra, należy sprawdzić wlutowane elementy, czy nie popełniliśmy jakiejś pomyłki, błędu, albo należy ponownie przeliczyć układ. Po całości wyłączamy nasz układ od sieci, odpinamy żarówkę, wlutujemy ponownie przewód pierwotnej strony transformatora. Składamy całą obudowę, no i możemy cieszyć się z używania własnoręcznie zrobionego i policzonego przez wzmacniacza RIA klasy Hi-Fi. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przepraszam za moją chrypę. Mój głos dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji. Być może za miesiąc czy dwa, to jest związane wybitnie z moją pracą, omówię budowę wzmacniacza w oparciu o pentodę mocy. Tutaj mamy L34. Tutaj mamy rosyjską 6P14P, czyli EL84. Tutaj mamy ECC83, używaną w przedsmacniaczach. Ta trioda z powodzeniem wysteruje nam siatkę takiej pentody. Dlatego z reguły przy budowie wzmacniaczy pentodowych używa się przedwzmacniacz w postaci triody, która daje nam na wyjściu 10 V, żeby wysterować siatkę takiej lampy. Albo na przykład omówię, jak zbudować magiczne oczko. Nie nastąpi to zbyt szybko. Tak jak powiedziałem, mam wyjazdową pracę i rzadko bywam w domu. Ale jeżeli będziecie od czasu do czasu zaglądać na mój kanał, może zobaczycie jakieś nowe filmiki z ciekawymi poradami. Mam nadzieję, że to, co mówiłem, jest w miarę jasne. Jeszcze raz wypadałoby przypomnieć wzory, którymi należy posługiwać się przy obliczaniu filtrów. Taki jest schemat czwórnika. A takie są wzory na obliczenie elementów czwórnika, czyli filtru pasywnego do przedwzmacniacza RIA. No tutaj mamy charakterystykę częstotliwościową zapisu dla stałych 3180, 318 i 75 mikrosekund. W filmie korzystałem z kilku podręczników, między innymi z tego. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli porady przedstawione w tym filmie komuś się przydało do budowy własnego przedwzmacniacza gramofonowego, proszę o wciśnięcie kciuka w górę.